snow, let it snow. Time of the year, no, you got people falling in love. It brings you good cheer, no, when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it... Hej, witam Was już w trzecim vlogmasie. Dzisiaj mamy sobotę, 17 grudnia. Na zewnątrz jest śnieg, jest dużo śniegu. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle było. Moje okna są całkiem zasypane, jest tutaj ciemno, dlatego muszę ratować się lampą pierścieniową. A dzisiaj kolejny weekend przygotowań do świąt. Założyłam nawet taki świąteczny sweter. Pożyczyłam go od mojej siostry i będziemy teraz robić ciastka, tym razem nie pierniczki, tylko kruche ciastka, bo moja mama robi je co roku. Jest to taka tradycja, że zawsze na święta pieczemy kruche ciasteczka, więc zaraz będziemy je robić, bo o 14 jedziemy na tenisa. Dawno nie grałam, więc bardzo się cieszę, że w końcu będę mogła zagrać. A później razem z moją siostrą idziemy do kina, bo przyjechała dzisiaj na ten weekend. W zeszłym tygodniu ja byłam u niej, dzisiaj ona przyjechała do nas. Także jedziemy dzisiaj do kina na Avatara, bo jest nowa część. Mieliśmy jeszcze dzisiaj ubierać choinki, w tym roku mamy dwie, bo jedna będzie stała na górze w salonie, a druga w tym pokoju gościnnym, który mamy w piwnicy. Ale wątpię, że uda nam się to dzisiaj zrobić, a ja teraz idę robić ciasteczka. Już skończyliśmy grać w tenisa i teraz jesteśmy w restauracji. Ja sobie zamówiłam łososia z grilla, a do picia herbatę zimową. I później jedziemy do kina, bo mamy o 19.30 seans, a teraz jest 17.30, także mamy jeszcze trochę czasu. Wyszliśmy z kina, jest po 11, ale film mi się naprawdę bardzo podobał. Pierwszą część oglądałam już dosyć dawno, więc nie za bardzo pamiętam, co tam się działo, ale druga część mi się naprawdę bardzo podobała. No a teraz idziemy do auta i już wracamy do domu, także widzimy się jutro. Thank you.
Hej, witam Was w niedzielę 18 grudnia. Ja dalej mam zasypane okna i w moim pokoju jest ciemno, ale niestety śnieg ma się już topić. W ogóle na Wigilię ma padać deszcz. No więc z tego powodu oczywiście się nie cieszę, bo ja lubię śnieg i chciałabym, żeby był tak przez całą zimę. A dzisiaj kolejny dzień przygotowań do świąt, bo mamy w planach ozdobienie ciasteczek i właśnie zaraz będziemy też dekorować choinkę. Dwie choinki, bo jak już Wam mówiłam, mamy w tym roku właśnie dwie. Chcę jeszcze wyjść na zewnątrz, żeby wykorzystać te ostatnie śnieżne dni. No a pod wieczór będę się uczyć, bo jeszcze w tym tygodniu mam kartkówkę z matematyki i sprawdzian z niemieckiego. No i tak, także to są moje plany na dzisiaj. A teraz chodźmy ozdabiać choinkę, bo słyszę, że już moja siostra z mamą wyciągają ozdoby. Now, and this cold town is not quite the same. I wish you were here now, by the fire stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas and today. Snowflakes fall Christmas time, but you're not here. Wróciłam właśnie z podwórka i teraz mam chwilę czasu, więc sobie przesyłam zdjęcia, które zrobiła mi dzisiaj moja mama, więc będą na Instagramie, a Wy jak już oglądacie ten filmik, to już są. Zapraszam, jeśli nie widzieliście. Zaraz jeszcze zjem obiad, bo już jest po 15 i będę musiała zrobić zadanie, bo w ogóle mi się przypomniało, że mam pracę na plastykę. Muszę się tylko coś tam narysować, więc myślę, że zdążę. Znaczy się, jestem pewna, że zdążę. Aha, no i choinki już są ubrane, tylko jeszcze nie ozdobiłam ciasteczek, także może znajdę dzisiaj chwilę i ozdobię. Skończyłam już ozdabiać ciasteczka, zrobiłam też sobie śniadanie na jutro do szkoły. Jest już 8:30, także ja zaraz pójdę pewnie się umyć, zrobić swoją wieczorną pielęgnację. No i dzisiaj już mam taki luźny wieczór, bo jutro nie mam żadnej kartkówki. Mam takie lżejsze lekcje, także fajnie. No i ja już chyba będę kończyła tego vloga. Także ja życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. No i widzimy się w kolejnym filmiku.